Pisał pan, że polską polityką rządzą głupi i głupszy. Głupi chce 800 plus od stycznia, a głupszy już od maja. Sądzi pan, że używając takich inwektyw wobec pana Tuska i wobec pana Kaczyńskiego wygra pan wybory? Czy wygram wybory, tego nie wiem. Natomiast jeszcze dzisiaj Mateusz Morawiecki nazwał Donalda Tuska oszustem, na co Tusk zrewanżował się Morawieckiemu jakimś bambikiem, co pokazuje, jak wygląda niestety polska debata publiczna, w której jestem zmuszony uczestniczyć. A panu jest bliżej do Tuska czy do Kaczyńskiego? Do obydwu tych polityków jest mi bardzo daleko. Obydwu chciałbym zobaczyć w sanatorium w Ciechocinku na emeryturze. Jeden ma 73 lata, drugi 68. Są starsi od moich rodziców. Ich czas przeminął.